Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Natalia Kusiak. Słuchacie mojego podcastu Pierwsza Randka, w którym rozmawiam z chłopakami o związkach i relacjach na każdym etapie od pierwszej randki do rozstania. Chcę z pomocą moich gości pokazać męską perspektywę na ten temat i skonfrontować nasze kobiece wyobrażenia i domysły z prawdą po tej drugiej stronie. Mam nadzieję, że razem uda nam się zainspirować Was i nas do podjęcia kolejnej próby. Dzień dobry, proszę państwa. Witam w kolejnym odcinku pierwszej randki. Słuchajcie, dzisiaj mamy tak zwany follow-up, czyli część drugą rozmowy z gościem, który już u mnie był i opowiadał nam wcześniej o tym, jak z jego trochę biznesowej perspektywy działa Tinder i portale randkowe. Podlinkuję wam w opisie odcinka link do tego pierwszego odcinka, tak naprawdę, żebyście sobie zrobili background, jeżeli go nie słuchaliście, ale był to bardzo popularny odcinek, więc myślę, że jednak wszyscy mają przerobioną tą lekcję. Um, no i słuchajcie, no i w pierwszym odcinku um, nie mógł znaleźć miłości na Tinderze, a dzisiaj moim gościem jest Franek Georgiew, który jednak przyszedł nam opowiedzieć, jak znalazł miłość na Tinderze. Dzień dobry. Tak, tak, wszystkie lekcje, cześć, <laughs> które mi się dzieliłem, wszystkie wnioski okazały się być um, niewiele warte, bo wszystko się wydarzyło finalnie na odwrót, jak to w życiu bywa. Więc no, a że był mega pozytywny feedback. Dużo ludzi do mnie pisało, mówiło, że coś dla siebie wyciągnęło, że to było fajne, śmieszne, inspirujące. Jakieś tam, to mówię kurczę, fajnie chętnie się podzielę z ciągiem tej historii, tym bardziej, że ona dosłownie w trzy tygodnie po publikacji tego podcastu nagle wszystko zarzuciło się wywracać do góry nogami i mam takie poczucie, kurde, ludzie piszą, że dopiero odsłuchali, a ja już jestem w innym w miejscu. miejscu, że życie jednak szybko idzie do przodu, nie? Ale czyli dostajesz wiadomości, że oni dużo dla siebie wyciągnęli, dużo się nauczyli, a ty tak sobie patrzysz na to i mówisz, no, ale tam nieprawdę mówiłem. No trochę, <noise> powiedzmy, czy takie zdroworozsądkowe podejście z tego brzmiało, że też takie otwarte komunikacje jakichś swoich potrzeb, że tego brakuje ogólnie, to takie jeden z najczęstszych wniosków. I ja mam też dokładnie takie same wrażenie, że w ogóle jakoś tak, no nie chcę ekstrapolować, że cał, wszyscy, całe nasze czasy są jakieś dziwne, czy coś w tym stylu, bo to też była przesada. A ostatnio nawet byłem na jakiejś debacie biznesowej. Ja po prostu powiedziałem, co myślę, w takim prostym językiem, i wszyscy tam po prostu, wiesz, byli brawo, byli zachwyceni. I ja mówię. No ale mówię jakieś bardzo podstawowe rzeczy, że ludzie muszą brać odpowiedzialność sami za swój well-being, że firma im wszystkiego nie dostarczy, że ileby narzędzi nie dostarczyć ludziom, to i tak będzie, wiesz, będzie zawsze mało i dopóki oni nie wezmą za siebie odpowiedzialności, to nic z tego nie będzie. I wszyscy nagle takie, o kurczę, ale eureka, ale nie mówię, przecież to jest oczywiste, że trzeba brać odpowiedzialność za siebie i tak dalej, i tak się dzielę tym. Nie, oczywiste, no. Ale najwyraźniej, no nie wiem, najwyraźniej Dużo jest takich okrągłych rzeczy, które ludzie mówią. Ja powiedziałem wprost, bardzo szczerze, bardzo otwarcie. To co cię najbardziej zaskoczyło w praniu, że tak powiedzmy? Co zakładałeś, że jest zupełnie odwrotnie, a okazało się, że jest inaczej? No, w, w tej <laughs> sytuacji to bardzo dużo. W sensie jakby, bo od samego narzędzia, którym jest Inter, przez to finalnie z, z kim zacząłem się spotykać, że jest to dziewczyna z Ukrainy, a nie z Polski, to też mnie zaskoczyło, bo tego nie, nie, nie planowałem. Samo to, jak wygląda ta relacja, też wygląda zupełnie inaczej niż planowałem, i to, czego bym się spodziewał po pewnych różnych rzeczach, o których, bo to jest zbyt skomplikowane, żeby tak na szybko powiedzieć, też jest zupełnie inne. I w ogóle moje podejście do tego tematu się bardzo zmieniło, bo e, tak jak sama zauważyłaś poprzednim razem, dużo tam planowałem, e, jakby dużo miałem jakichś schematów, było. Myślę, tak, bardzo. <laughs> e, I w pewnym momencie stwierdziłem, że Znałem dosłownie chwilę po publikacji naszego, naszej rozmowy miałem taką sytuację, że miałem takie wypalenie tinderowe, takie na zasadzie, taki totalny burnout, że naprawdę już mi się nie chciało z nikim pisać. Miałem takie coś, że co ty człowieku robisz ze swoim życiem? Siedzisz po nocach i odpisujesz jakimś dziewczynom, z którymi nawet niekoniecznie masz ochotę się spotkać. Zresztą dwie, trzy osoby mnie wypunktowały, że w podcaście mówiłem, jak jestem kulturalny i jak jestem, że każdemu odpisuję, a to był dokładnie ten moment, kiedy przestałem odpisywać, Rozumiem. więc to też zostało gdzieś tam wypunktowane. Zresztą słusznie, to nie, nie do końca nie, gdzieś tam w moim stylu. I po, i finalnie stwierdziłem, że nie, chrzanie to, od teraz robię tylko to, na co mam ochotę, że wszystkie konwenanse, wszystkie jakieś w ogóle, co wypada, czego nie wypada. Jak na coś nie mam ochoty, to tego nie robię. Jak to czuję, że to nie czuję tego, to jakby szybko zamykam temat i jakby i yy, yy, yy kończę te rozmowy. I rzeczywiście, no, nadal tam klikałem na tym tiderze, nadal tam w miarę odpisywałem na tym, na tym Instagramie na jakieś tam pojedyncze wiadomości, yy, które wpadały, ale już. Na przykład umawiając pierwsze spotkanie z moją obecną partnerką. E, Bo poznaliście się na Tinderze. Na Tinderze, rozumiem. tak. To ja już nie, nie zastanawiałem się, co dziewczyna, gdzie chciałaby pójść na randkę. Ja się zastanawiałem, gdzie ja mam ochotę iść na randkę. Pięknie, mhm. proszę. I wiesz, Taki schemat jest, że idziesz do jakiejś, nie wiem, kawiarni wieczorem na jakiegoś drina, nie wiem, różne są te schematy, a ja mówię, nie, to mam ochotę się przejść po prostu, I jakkolwiek, wcześniej miałem takie, że przejść, to takie nudne, to jak dla dzieci, to coś tam, mówię, ale po co sobie to wkładam do bani, skoro mam ochotę się przejść, to zaproponuję, żebyśmy się przeszli. No i zaproponowałem, tam przeszliśmy się i tak dalej, I tak było z każdym, gdzieś tam kolejnym, z kolejnym etapem, więc na przykład drugą randkę, mówię, mam ochotę iść na siłownię. Może ma ochotę iść na siłownię? Zapytam, bo lubię chodzić na siłownię. I zapytałem, on mówi, no mam, ale nie, nie wzięłam rzeczy, bo to mu przed tą wojną, Mira. I e, mówi, że nie wzięła rzeczy na siłownię. E, ze sobą musi kupić. A ja mówię, no to ja mogę z tobą iść do tego centrum handlowego i kupimy i pójdziemy albo po, albo następnym razem. Ja się chętnie przejdę tak normalnie, bez tego ciśnienia, że tu musimy nie wiadomo co. My no chodziliśmy po tym centrum handlowym. I było bardzo fajnie, tak normalnie, tak bez właśnie takiej głupiej jakiejś presji, bez jakichś konwenansów, tylko weszliśmy w jakieś takie normalne życie po prostu. No więc to takie, to jest taki wierzchołek góry lodowej, więc może tu postawię kropkę, bo... Interesuje mnie bardzo to, bo pamiętam, że poprzednim razem mieliśmy taką zagadkę, którą trochę rozwiązywaliśmy razem, a mianowicie jak skutecznie rozpocząć rozmowę, żeby dziewczyna odpisała. Mhm. Więc, czy coś się zmieniło w tej strategii? Wiesz, to ja właśnie nie mogę sobie przypomnieć, kto z nas pierwszy napisał do siebie, bo ja przyznam, że miałem, nie, nie do końca miałem wiary w to, że mogę się spotykać z dziewczyn. Wiesz, patrzę, jest na Tinderze, no piękna dziewczyna, ma wpisane, że jest jakąś tam asystentką zarządu. Tak mówię, hmm, no nie wiem, w sensie jakby moja asystentka ją ja kreuje na takiego komandosa, no więc jakby to rozumiem, że w tym można trafić. Takie mm -hmm. mocne osoby w tym, ale jednak statystycznie rzecz ujmując, no to raczej to jest prosta, biurowa praca, najprostsze obowiązki. No więc jak ja już w poprzednim podcaście mówiłem, że musi mieć tylko dwie cechy: piękna i mądra, to wiecie, czy ona na pewno będzie mądra, nie? W sensie jakby no i taką wątpliwość. Poza tym Mira to jakoś tak dziwnie brzmi, co to w ogóle jest za imię? Potem się okazało tam chyba w opisie czy gdzieś, że, że właśnie, że jest Ukraina, i mówię: hmm, no tu też jest jakaś cała Cześć nowa historia, do końca. tak mówię. Kurczę, no ale mówię, no może poćwiczę angielski. ale zaczęliśmy pisać. Już nie pamiętam jak. I to jakoś tak bardzo naturalnie szło, że normalna rozmowa, pisała perfekcyjnie po polsku, okazało się, że 6 lat w Polsce wcześniej mieszkała. Mm -hmm. I ja mówię, no dobra, fajnie, tak, spoko. Ale wtedy miałem taki okres, gdzie bardzo, bardzo mocno, yy, bardzo mocno pracowałem, naprawdę jakiś taki mo mocny czas pracy. I tam raz jej nie odpisałem, czy coś. I ja się spodziewałem, że no dziewczyna jak jest już piękna jeszcze stereotypowo, że Ukrainka to jeszcze będzie jeszcze bardziej tam w tym tradycyjnym gdzieś tam modelu myśleć i tak dalej. No to strzeli focha i pozwól. No tak No Tak, że, tak tak, że tego się mm -hmm. spodziewałem. A nie, to taką trochę. Ciepłą. Raz mi wysłał jakiegoś taki przełomowy. Moment to był, jak mi wysłał jakieś takiego gifa z kotkiem, że ja odpowiedziałem, że, że się odezwę, a się nie odezwałem, co mi się też już raczej rzadko zdarza. A on wyszedł jakiegoś takiego kota, że czeka, taki, uderza palcami w stół, taki zniecierpliwiony, jakiś stoment Jerry, Kręskówki czy, mm, czy coś takiego. E I to mnie tak trochę urzekło, że mówię: kurczę, dotychczas dziewczyny, które wcale nie wiadomo, czego sobie nie, nie zaprezentowały, że nie wiadomo, co sobą reprezentują. No jednak albo strzelały fochy, albo były jakieś pasywno-agresywne, albo właśnie miały jakąś taką roszczeniową postawę. A tutaj było takie lekkie, humorystyczne, cała ta rozmowa była jakaś taka, dużo było w tym takiej ciepłej energii. No co od takiej typowej dziewczyny powiedziałbym 10 na 10, to raczej człowiek się nie spodziewa takiej ciepłej energii, tylko raczej jest przyzwyczajony stereotypowo, mamy to wgrane kulturowo, że spodziewamy się, że ona będzie no, taka wymagająca, nie? Że będzie tak, że będzie oczekiwała, że nie wiadomo co będzie. Się, działo. i pamiętam nasze, trochę zbaczam z tego tematu pisania, bo tego pisania za dużo nie było. Ale pamiętam jak jechałem na tę pierwszą randkę i też ja normalnie nie piję alkoholu, praktycznie w ogóle, ale miałem jakąś imprezę firmową i tam się naprawdę mocno napiłem i wstałem na jakimś kacu i jechałem tam spóźniony na to spotkanie i mówię dobra, nie odpisałem, spóźniam się, jak najgorszy chami prostak, w sensie masakra. No i tam piszę, że przepraszam, że zaraz będę i tak dalej. Ona tam coś tam jednym zdaniem skomentowała, no że, no nie za fajnie, ale tu masz taki parking, link do Google Mapsa, gdzie mam zaparkować, żeby, żeby, myśli, było, żeby, było, wy, żeby hmm. było wygodniej. Ja mówię, no kurde, no nikt nigdy o mnie tak nie zadbał, jak gdzieś jechałem no, w, w historii, nie? No i wiesz, no i zaczęliśmy gdzieś tam właśnie, to był ten spacer pierwszy, też mieliśmy chodzić godzinę, dwie. Już mówię, może idziemy. Ona mówi: Nie, no fajnie, zdawał jeszcze coś tam. Ja i tak nie mam co robić, bo dopiero co tu przyjechałam, nikogo nie znam. Rzeczywiście było bardzo fajnie. No i tak zaczęliśmy właśnie coś tam coś tam się dziać. Ale właśnie samej rozmowy to przede wszystkim taka naturalność wy, właśnie wybrzmiewała, że, że tam nie było jakichś konwenansów, tam nie było jakichś schematów, tylko. To było tak jakieś naturalne, po prostu, ja mówię mniej więcej co teraz robię, mhm. w jakim jestem gdzieś tam stanie, ona mniej więcej powiedziała swoją historię, że studiowała tutaj, że najpierw mieszka w Lublinie, potem w Warszawie, potem coś tam. I, jakby, i od tego do spotkania, czyli taka normalność. Ja trochę tego szukałem i trochę to mnie wkurzało w tym Tinderze, że my jesteśmy nastawieni, że ktoś będzie nas rozśmieszał. Z że tobą tam na, jest gra po prostu. No trochę, trochę tak, ja słyszę Moich znajomych, którzy tam chodzą po tym Tinderze i mówią, że mają, nie wiem, teraz im spalę ten, ten tekst, ale że mają opener, czy chcesz coś z żabki na przykład, tak? I <grym> zaczynają w tej konwencji rozmowę. Ja mówię, no dobra, spoko, tak? Ale z drugiej strony, jak ja bym zaczął tego używać, no to było totalnie nie w moim stylu, no bo. Potem się spotkamy, ja taki nie jestem na co no dzień. Tak, więc ale to czuć tego. nawet chyba, jak ktoś po prostu jakieś takie teksty wali, wiesz, z wyszukiwarki internetowej, a nie no. od siebie. No właśnie, więc finalnie ta naturalność, jeżeli ktoś czuje takie teksty, to niech, niech, niech ich używa, a jak ktoś ich nie czuje tak jak ja, to też jest jakaś droga, że ok, może jest trochę trudniej nawiązać kontakt z kimś obcym, bo prawdopodobnie większość ludzi nie jest taka jak my. Więc, jakby bycie naturalnym może nie jest najprostszą strategią i wymaga trochę większej cierpliwości, ale ile to energii oszczędza w ogóle? Ja przestałem się frustrować tym Tinderem i tymi, tymi wszystkimi wiadomościami w momencie, kiedy po prostu robiłem to na samą ochotę. Jak nie chciałem siedzieć o pierwszej i odpisywać, to nie odpisywałem. No niby oczywiste, ale jednak wchodzimy w jakieś takie automaty. Widzę to też po znajomych właśnie, którzy teraz gdzieś tam a to poszukują, a to po prostu są, są od lat na tym Tinderze w różnych, gdzieś tam, różnych celach, to widzę, że oni. Wchodzą w jakiś taki automat. Jestem sam, to teraz będę pisać z ludźmi i zabijać ten czas. I tak, no właśnie, to, to jest jakiś taki skrypt, który mi się odpada w głowie. Tak, jakby nie mogli być sami, nie mogli czegoś porobić i tak dalej, więc. Czyli myśli, że um, jak ktoś wchodzi w tą taką grę komputerową, Tinderową, tak to nazwijmy. To jest to po prostu duży wydatek energetyczny tak naprawdę i po prostu taka kolejna robota do zrobienia. Trochę tak, trochę takie zadanie, i też mi się wydaje, że Tinder dehumanizuje ludzi. Czyli jakby w pewnym momencie zaczynamy to traktować nie jako prawdziwe osoby, tylko znowu, że jest jakaś gra, którą czy jakieś schematy, jakieś założenia. I coraz ja mam wrażenie, że my na tym Tinderze to jest trochę taka grubsza, przechowiczna rozgmina, że my tak naprawdę rozmawiamy samej ze sobą, trochę jakby z jakimś botem rozmawiać, bo tak naprawdę rozmawiamy z naszymi wyobrażeniami, co powinno się, jak to powinno wyglądać. Czego się spodziewamy po drugiej stronie. Oczywiście mamy jakieś empiryczne dane, że ktoś w przeszłości, jak pisałem tak, to ludzie przestawali odpisywać, bo im się wydawało to nudne, mm -hmm. spoko, no to są jakieś dane, ale finalnie no ja na przykład ta, no ta, ta, ta relacja czy ta sytuacja pokazała mi, że wszystkie moje stereotypy, wszystkie moje przekonania musiałem weryfikować raz za razem, bo się okazywało, że jest to dokładnie na odwrót, że to wcale nie ma w tym nic złego, że jest z drugiej strony jakieś poczucie akceptacji, czy nie wiem, czy, czy czegoś takiego, i że to. Mm, że to też może działać, nie? gdzie jednak stereotypowo byśmy nie powiedzieli, że na Tinderze pisząc normalnie, do, jak normalna osoba z normalną osobą, można coś osiągnąć. Ja nie znam dużo takich historii. Nie? Mhm. Ja słyszałam taką teorię niedawno, że niektórzy chłopcy, tak to powiedzmy, bo myślę, że tak, tak trzeba nazwać, ym, używają Tindera. Nawet niekoniecznie wtedy, kiedy chcą się z kimś spotkać realnie, tylko po to, żeby sobie podbudować własną samoocenę. Mhm. I trochę faktycznie to traktują jak grę internetową. I myślę, że na 100%, bo zbieranie tych Pokemonów w sensie tych par, to jest coś, co i ja sam mimo tego, że nie miałem takiego głównego celu, to to, jak w, jakie pary mi wpadały, pośrednio wpływało na to, jak. Myślałem o sobie, to w hiperbola, tak? No, bo jakby moja samoocena nie jest uwiązana tak jakoś super mocno, ale jednak wpływało to. W sensie czułem taki psychologiczny wpływ, że no kurde, sporo klikam, dawno nic mi nie wpadło takiego, co by mnie interesowało, i to już nawet samosłownictwo nic mi nie wpadło. Tak, no totalnie. Coś, bo tam nie, nie czuć w tym drugiej osoby, tylko bardziej patrzymy, ile dziewczyn, które uważam za atrakcyjne, od, oddam mi tego gdzieś tam lajka, i na tej podstawie wyciągamy jakieś wnioski, i coraz bardziej stajemy się właśnie tacy. Jakaś endorfina no, po prostu, operowani. jakiś taki. I, wiesz, po prostu do. Ładowanie mózgu jakąś taką po prostu tym hormonem, no Takim, Tak. tak. Którym satysfakcji, nie satysfakcji, niezadowolenia i, i po prostu robienia czegoś przyjemnego dla siebie. I to, i to Niebezpieczne. Myślę, że to w, w, w obie strony, nie? W sensie, że akurat no, kobiety więcej tych par łapią z tego, co widzę po, po gdzieś tam znajomych koleżankach, że jakby trochę łatwiej im to wpada. No a też większość tych interakcji jest bez sensu. No te, to, co te piszą ci goście i tak dalej, no też widziałem, no to są no, straszne. W sensie, mi by się nie chciało w ogóle odpisywać, czy piszą jakieś, bardzo szybko na no, jakieś mocno, mocno jakieś takie Kinki zboczone, tematy, powiedzmy. I to też jest właśnie taki trochę, no nie wiem, trochę brak wyczucia. To każdy, kto wie, jak mniej więcej działa większość kobiet, to wie, że mhm. pisanie w trzeciej wiadomości czegoś zboczonego, chyba nie jest najlepsza strategia reprodukcyjna, jaką można sobie wyobrazić, nie? W sensie. Jednak strategiczne myślenie pozostało. No, zawsze jest, zawsze jest. No, no dobrze, no ale i no i co? I jakby była pierwsza, druga randka, i ym, jesteśmy kilka miesięcy dalej, jesteście po prostu już oficjalnie. Tak, tak. Ja też przyznam, że żeby uciąć te, ponieważ widziałem duży potencjał w tej relacji dosyć szybko, co mnie też zaskoczyło. Bo jakby początek nie był jakiś super intensywny. My się widzieliśmy raz na tydzień. Ja mhm. naprawdę miałem bardzo dużo wtedy do, do, do roboty. no Też ta, ta sytuacja na początku tej wojny na Ukrainie też była stresująca, właśnie dla Miry. I właśnie to nie, nie był jakiś tak super super intensywny początek, ja byłem bardzo skupiony na tej pracy, ale każde to spotkanie gdzieś tam mówi kurczę, znowu szedłem tam żeby zweryfikować jakieś swoje przekonania, na przykład nie wiem no nawet nie jakieś super konkretne, tylko takie wątpliwości, że no kurczę, to nie jest schematycznie to, co miało być, tak? W sensie, jakby nie spodziewałbym się, że to będzie dziewczyna z innego kraju, która dopiero tu przyjechała, to musiałem się jakoś do tego ustosunkować. Tym bardziej, że miałem dosyć dużo się działo w mojej głowie, e, związanego właśnie z pracą, z tym wszystkim, więc nie miałem tak dużo przestrzeni na to. I właśnie co spotkanie, mówię, kurczę, byliśmy na tym, e, na tych nawet tym zakupach. To tak myślę sobie. No zobaczmy, jaki ma gust, co jej się podoba, jeśli chodzi o męskie rzeczy, czy nie będzie chciała mnie zaraz ubierać w jakieś rzeczy. No, to nie mówisz tak dosłownie, tylko wiesz, jakby patrzysz, co się komuś podoba i znowu masz takie pozytywne zaskoczenie, kurde, podoba i się to, co mi. No tak, jakby Jakoś... myślę, że wspólna estetyka jest bardzo ważna, no w perspektywie takiej, jeżeli myślimy faktycznie o związku, który ma trwać długo, no to gdzieś tam pewnie jest jakiś, nie wiem, dom, no. wspólna przestrzeń, no to fajnie, żeby nam się obydwojgu dobrze w tej przestrzeni czuło, nie? Więc Dokładnie. jakby no, można się trochę z tego śmiać, że to jest może mało istotne, ale myślę, że to jest istotne jednak. Kurczę, wszystko jest istotne i na wszystkim <grym> się można, na wszystkim się można nieźle przejechać, bo jakby zaczęło się właśnie, wiesz, że w domu każdy, nie wiem, są jakieś różowe talerze i wiesz, i, i zielone widelce, no to w pewnym momencie człowiek się zaczyna budzić w sytuacji, no gdzie jest dyskusja o takich rzeczach i straci na to czas i energię. I w ogóle też pamiętam, że poszedłem na tę, na tę randkę do centrum handlowego, to nawet nie była randka, tak po prostu przyszedłem się po prostu przejść z fajną osobą, mhm. to jeszcze nie byłem, nie byłem jakieś ściśnieniowany, że nie wiadomo, co ma z tego być. I właśnie raz zarazem takie pozytywne zaskoczenie, gdzie naprawdę nie byłem nastawiony na to i tu, że jakaś estetyka fajna, tu, że rozmawiamy na jakiś temat poważny, gdzie też stereotypowo ja zaczynam wjeżdżać z jakąś, wiesz, jakąś, mm, jakąś polityką, historią, po prostu, no mówię, mam ochotę, coś mi się skojarzyło, mówię, ona podejmuje temat, w ogóle wszystko jakby ogarnia, no i tak znowu stereotypowo patrząc, ktoś z innego kraju, bardzo ładny, na jakimś estetyckim stanowisku, no nie powinien być w stanie podejmować swobodnie takich rozmów, Głupie przekonanie, ale jednak je miałem. To jest mega ciekawe, bo ja miałam dos dosłownie wczoraj taką rozmowę yy, o oczekiwaniach, właśnie. I w tym kontekście, że chłopak miał dość wysokie oczekiwania, które musiał zweryfikować w trakcie relacji, które może nie do końca jakby, że speł nie, nie do końca te oczekiwania zostały spełnione, ale on też trochę zrozumiał, że to jakby nie o to chodzi, ale tam jest jakby szerszy kontekst, ale tutaj jest jakby odwrotnie, że ty tak. miałeś w zasadzie niskie oczekiwania. No w, w pewnym sensie w, od tej konkretnej czy osoby, czy kolejnych osób, może też dlatego, że poprzednie te spotkanie jakoś, no żadne jakoś mnie, nie wiem, nie no nie nasyciło jakoś pozytywnie, mm -hmm. w sensie jakby, no wracałem z tego raczej z takim, doszedłem do tego momentu takiego wypalenia Tinderowego, więc mówię, nie, no już nie oczekiwać za dużo, bo to i tak człowiek się gdzieś tam przejedzie, bo te dziewczyny bardzo szybko albo próbowały mnie gdzieś tam jakoś zagarnąć, albo widziałem, że są z zupełnie innej planety, itd. i tak dalej, a ty mówię, ta wydawała się być z innej planety, a nagle się okazało, że jest dokładnie tej samej, co, no totalnie. Już pomijam fakt, taki jeden moment, też wspomnę też takich, ale pamiętam, że przymierzanie strojów sportowych też tego się nie spodziewałem. A nagle, wiesz, jak ona wyszła z jakiejś przymierzalni w jakichś jogapencach, to mi po prostu zaschło po prostu w I mówię, nie, masakra, w sensie to już... to był taki moment, gdzie też no jakby jakoś tak... No widziałem, że jest piękna, ale jakby nie dotarło to też do mnie tak jakoś, że to było takie... Czuć było to takie, że straciłem tą radość z tego, nie? I nagle zacząłem ją odzyskiwać dzięki temu, że właśnie no, w, że trafiłem na fajną osobę. Się okazało się, że we, we wszystkich wymiarach jest, jest jakby bardzo, bardzo, bardzo fajna, atrakcyjna. No i to gdzieś tam stopniowo, jakieś tam spotkanie po spotkaniu. Hmm, zaczęło, zaczęło się no, no, rozwijać. Tak? To um, też chwila, zanim tam zaczęliśmy, no, nawet dłuższa, zanim zaczęliśmy razem czy to mieszkać, czy coś takiego, ale jednak no, no, zbliżaliśmy się stopniowo do siebie i kolejne takie przekonania gdzieś tam upadały. Jeden z najważniejszych takich motywów, co gdzieś tam też zapowiadałem, no to był ten bardziej e, taki trochę taki tradycyjny model podziału gdzieś tam energii w związku, mm -hmm. że jakby ja byłem przyzwyczajony też do tego, że wszystko musi być, wiesz, wszystko musi być równo, wszystko musi być tak w miarę tak samo, że to jakieś te same obowiązki. Zasady tomu. związku partnerskiego tak, i żyjemy tak. w 2021, więc tak. wszystko musi być tak, jak słyszymy, że musi być. tak i, i, I miałem to bardzo mocno wgrane, tak już na automacie, że jakby nie wyobrażałem sobie w ogóle bycia w innej relacji. Ja byłem przyzwyczajony, że jak, nie wiem, chcę zapłacić za dziewczynę, to ona wręcz na zasadzie że się rozmówić. zapiera no, nogami i rękami. I to nawet w późnych czasach To ja to robię na to na przykład. Okay. Jak wiesz, znowu, ja, ja w ogóle nie widzę, nie widzę w tym... E, nic złego, tylko po prostu się nie spodziewałem, że nagle będzie inaczej, nie, że jakby. że ja czuję się skrępowany, e, że, że Mira coś gotuje. To jest w ogóle zajebiste, pyszne i w ogóle podaje mi to, ja kończę. I zanim zdążę podnieść tupę, żeby te talerze podnieść, to, to jakby one już to ogarnia, I no, weź, zostaw to, daj mi to. No, mhm. spokojnie, jakby luz w ogóle. I, i, I to nie jest, bo ja się spodziewam tak teraz luz, a zaraz się zakumuluje i tak. będzie problem, nie? A nagle się okazuje, że Nagle zaczęliśmy wchodzić w taki model dosyć naturalnie, gdzie ja opiekuję się jakąś częścią tego. No też z racji tego, że no, prowadzę trzy firmy, jest mi jakby finansowo lepiej. To też jakby ja mówię, okej, okay, dobra, no to ja płacę za więcej, biorę na siebie więcej, nie wiem, ciężej, znaczy ciężej, no po prostu więcej mm -hmm. pracuję. I nagle tak zaczęło to tak fajnie. Ja na przykład lubię dużo pracować. I a lubi gotować na przykład. W sensie gotuje dobrze i ładnie, w takim sensie, że to jest takie poziom Instagramowe mm -hmm, bardzo mm -hmm. nie? I to na ka i każde. Nie, ja, nie, ja jeszcze nie wiedziałem rzeczy, którą ona by zrobiła, i by była niesmaczna, albo nie wyglądała ładnie. To jest, ja nie wiem, ile ona ma tych przepisów, ale to się nie kończy. No jakby ja wracam do domu i czuję, że, kurczę, no sporo zrobiłem, ale mógłbym zrobić jeszcze trochę więcej. No i ona idzie i zaczyna robić coś, co sprawia jej przyjemność, czyli ogarnia to. A ja pracuję tam dodatkową godzinę czy dwie, i potem, de facto, z tego co wypracowałem, no to ja zrobię te zakupy. Ja gdzieś tam na zabiorę, gdzieś na jakieś wakacje. I nagle na tych wakacjach też to wygląda trochę podobnie. Tylko to nie jest w ogóle transakcyjne. Miałem z tym mega taki problem na początku, żeby to złapać. Wiem, rozumiem cię absolutnie. No bo to, ym, jakby we mnie też jest ta obawa, że ym, nie wiem. No, mi się wydaje też, że mamy to imprintowane bardzo mocno w głowach wszyscy, że. To wszystko powinno być 50-50, i że, i że powinniśmy dążyć do jakiegoś wzorca, który gdzieś widzimy, czy o nim słyszymy, czy o nim czytamy, a tak naprawdę jakby nie zastanawiamy się nad tym, co nam sprawia przyjemność i co tak. my lubimy robić. No tak, I I to... może to jest okej, okay, że jeżeli ona na przykład kocha, nie wiem, gotować i się zajmować domem i jej to sprawia realną przyjemność, to nie jest tak, mhm. że jakby tylko tworzyć na przykład sobie czy tobie jakąś bajkę przed oczami, tylko faktycznie to jest coś, co ją cieszy, to dlaczego ma tego nie robić? No tak, tak. I tak w sumie mówimy ludziom, że mogą być kim chcą, tak dosłownie, tak. w związku mogą być każdej orientacji płci, wszystkiego. Ale tak kobieta mówić, jednak że, że nie powinna, kobieta, tak, że jej nie... wystarczać na przykład zajmowanie się domem, no prawda? Tak, no nie? to już, już nagle nie. Ja mówię, no kurde, no, ludzie decydują o dużo bardziej hardkorowych gdzieś tam rzeczach, zmianach w swoim życiu i, mam, i jesteśmy z tym coraz bardziej okej, okay, a z czymś takim nie jesteśmy, to właśnie było dziwne, ale sam miałem to bardzo mocno wygrane. Ona on oczywiście też no, chodziła do pracy, no, w której kończyła to z zegarkiem w ręku, Teraz gdzieś tam z, zmienia tę pracę, no bo ona nie była zbyt wymagająca. Gdzieś tam wcześniej robiła rzeczy to trochę no, wyżej kwalifikowane, że tak mhm. powiem. tutaj na szybko musiała coś znaleźć, żeby się w ogóle utrzymać po ucieczce z kraju pierwszego dnia wojny. De facto, wiesz, no, musisz spakować manatki, jedziesz, to jest na granicy 20 no, tak. godzin i, i musisz się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To też mi bardzo zaimponowało, tak swoją drogą, bo. Wszyscy mówili, jak ciężko jest znaleźć pracę, mieszkanie, jak się przyjechało, ona jednak obie te rzeczy dosyć sprawnie, dosyć sprawnie sobie z tym poradziła. No i właśnie no i miałem, wiesz, jakby liczba takich wątpliwości w głowie, no, ten wniosek związany z autentycznością, ja bardzo w to wierzę gdzieś tam w biznesie, w jakichś rzeczach, które robię, to mam to już bardzo mocno wgrane, że jakby mnie nie obchodzi jest koncepcja, jak się powinno coś robić. Ja robię rzeczy po swojemu, to działa, więc robię to dalej. Ale jednak w tym świecie randkowo związkowym no nie byłem aż tak otrzaskany, więc ta autentyczność, która jest moją chyba naczelną w ogóle wartością w życiu, że mówię o tym dość swobodnie nawet tutaj, to dla mnie też jest autentyczność. Jakby w tym jest ileś tam ryzyk, tak? No, prowadzę firmę, chlapnę jakiś nie taki tekst, jak trzeba, i teraz ktoś się <noise> przypierdzieli, nie i tak dalej. Ale mówię trudno, no w sensie chcę autentycznie podzielić, tym, no, no to się podzielę. I właśnie jakby liczba tych takich przekonań, które musiałem zweryfikować, takich obaw, bo na początku mówię, no dobra, ale. Czy ona mnie nie wykorzystuje? No, nie widzę żadnego śladu bycia wykorzystywanym. Widzę po prostu ciepłą energię, jakieś rosnące gdzieś tam zakochanie i tak dalej. Potem mówię: Kurczę, może to ja ją wykorzystuję? W takim sensie, że no ja mam wszystkie karty w ręku, w sensie nagle jakby ona robi coraz mniej zawodowo, daje na to przestrzeń, niby, ale de facto zwiększam kontrolę nad całą sytuacją, no bo jakby wszystkie przynajmniej te. No prawie w to ona coś tam ma jakieś pieniądze i tak dalej. choćby to, że, że no coraz więcej kart jest moim w moim ręku, więc też znowu zaczynam sobie wkręcać, no, że coś jest nie Czyli tak. Czyli jakby nie ma balansu. Tak, i potem mówię, a może to się akumuluje, że teraz będziemy to robić, a co jak przestaniemy? jakby. No i Każda chyba sytuacja, każda relacja jest trudna, ale zaczynam dochodzić coraz bardziej do tego wniosku, że chyba nie chciałbym być w modelu, gdzie dzielimy się wszystkim 50-50, coraz bardziej to czuję. Wiemy też, że psychologicznie mamy tendencję do przeceniania tego swojego wkładu, więc nawet jak robimy 50-50, to każdy myśli, że robi 70. Prawda? No, więc jakby to, 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 jest, to jest trudne, a tak to są coraz bardziej jasne oczekiwania, coraz bardziej, coraz większa przyjemność zdawania, w sensie ja też od, od jakby. Kontekst byliśmy na wakacje chyba z 3,5 tygodnia. To dla mnie to, że mogę zabrać dziewczynę na 3,5 tygodnia, jakieś miałem wycieczkę marzeń, którą miałem od dawna zaplanowane, że mam z kim tam pojechać. Zabiorę tam inną osobę, ale w trakcie tego wyjazdu no ja też muszę pracować i ta osoba o mnie też dba w tych sytuacjach. I ja będę taką super romantyczną sytuację, Jak siedzieliśmy w Toskanii, jakiś taki domek z widokiem tam na, 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 na morze gdzieś śródziemne, siedzimy i ja muszę siedzieć na jakimś kolu, jestem strasznie głodny. i i na przykład siedzę na tym kolu w, i miałem wyłączoną kamerę, ale musiałem coś tam gadać. I ona po prostu zrobiła śniadanie, usiadła koło mnie z, i zaczęła nadziewać się jakieś oliwki na ten, i mi w zasadzie to busi po prostu jedna za drugą. I ja mówię: Boże, przecież to jest, to jest moje marzenie. Siedzę sobie w Toskanii, patrzę na morze, pracuję co lubię, jeszcze ktoś mi pakuje te oliwki do Japy. No po prostu nic lepszego nie mogę sobie wyobrazić. I to był taki naprawdę moment, kiedy poczułem, że. To nie było coś wiesz, wyuczonego, zaplanowanego, skalkulowanego, tylko taka naturalna, że, kurde, patrzę na czyjeś potrzeby, dbam o nie w dwie strony i, i nagle ten demonizowany model, który, no nie. Ja mogę sobie wyobrazić, że to nie jest dla każdego. No, jest mnóstwo ludzi, jakieś niepewnych siebie, mniej, nie wiem, jakieś mniej jakieś, nie wiem, dojrzałych, mniej troskliwych, gdzie położenie wszystkich jajek do jednego koszyka, czyli na przykład facet trzyma rękę, nie wiem, na kasie albo na odwrót, może być bardzo ryzykowne. Oczywiście, że tak jakieś, wiesz, mnóstwo takich rzeczy. Więc każdy musi gdzieś tam no, patrzeć tak, no, na zastanawiam siebie. Zastanawiam się, czy jest jakiś klucz taki, bo to faktycznie wydaje mi się, nie myślałam o tym jakby przed naszą mhm. rozmową nawet, ale faktycznie wydaje mi się, że to jest niełatwa misja i dość spory problem, żeby ułożyć sobie to tak, żeby to działało, żeby czuć się w tym dobrze, żeby nie czuć się jakby transakcyjnie, nawet w tej sytuacji, kiedy to jest 50-50, mm -hmm. bo jeżeli się o tym myśli w ten sposób, to nawet jak to jest porówno, to i tak jakby, wiesz, ta analiza, czy na pewno jest tak samo, czy na pewno ja tyle samo wkładam, a tyle samo dostaję, a czy on tak, a, czy da, a tak, czy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, czy jest na to jakiś klucz, albo jakiś taki sposób na to, żeby to było łatwiejsze. Ale kurde, no, wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś chyba odpalenie takiej wrażliwości w sobie i, i faktycznie nie wiem, no wyczucie tych intencji po drugiej stronie? No tak, no, myślę, że swoich? kwestia zaufania w dużej mierze, bo jakby można zawsze kalkulować, czy ten związek jest na chwilę, czy na długo, czy, mi, czy jakby, czy to mi się opłaca, czy nie opłaca i nie, skoń, i nie być takim all in. I trudno jest w dzisiejszych czasach, no nikt nie chce być jakby za łatwo all in, zawsze tak jest, mam wrażenie, że jest sporo kalkulacji w tym wszystkim, mm -hmm. jakby ja tak jak zauważyłem, że kurczę, a co jeśli założę, że to jest osoba, z którą, no jeśli będzie tak dobrze dalej, to po co mam zakładać, że nie będzie dobrze? No na pewno będą jakieś problemy, tak? Ale po co mam to od razu zakładać? Po co mam od razu to oglądać od każdej strony? Oczywiście to zewnętrzne spojrzenie nie pomaga, no bo stereotypowo, wiesz, jak komuś powiesz, że spotykam się z dziewczyną z Ukrainy i nie wiem, płacę za więcej rzeczy, no to jakby, no od razu się odpadają takie skrypty no, w głowie, jeden tak. za drugim, nie? I jeszcze zobaczymy, że dziewczyna jest piękna, a ja prowadzę firmę. No to jakby, no tak. to jest jakby, wiesz, to... No to... W, I jeszcze pewnie jest blondynką. No nie jest, tak? No nie, nie jest, no, chociaż ty. Więc, więc to, są jakieś totalne automatyzmy, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia też takiego zaufania. No jakby, a z drugiej strony, no też dużo gdzieś tam pogłębiania, rozmawiania. Ja bardzo dużo pytałem, słuchaj, no ja nigdy nie funkcjonowałem w, w takiej, w ogóle w takim modelu, a trochę w tym kierunku idziemy. Weź mi powiedz, jak ty to rozumiesz, nie? W sensie, co to dla Ciebie znaczy, czego Ty oczekujesz, co Ty chcesz dawać, czyli de facto, jednak w tych transakcyjnych kategoriach, ale nie dlatego, że chciałem to wyliczyć, tylko chciałem w ogóle to zrozumieć, żeby mm -hmm. też nie przegapić jakiejś jej potrzeby, tak, żeby nie okazało się nagle, że ona czuje, że daje więcej, albo że ja czuję, że czegoś nie dostaję, a coś, no w sensie, żeby w ogóle się jakoś ustosunkować do tego i zrozumieć, w co my, w co my gramy, bo to było dla mnie zupełnie nowe. No i wiesz, nagle się okazało, że. Jakby taką, dla niej takim założeniem jest po prostu, jakby, że z obie strony muszą być, muszą mieć jakiegoś rodzaju przyjemność i satysfakcję zdawania i dbania o rzeczy, które są dla nich też trochę bardziej gdzieś tam naturalne, że jakby najważniejszym takim elementem tego jest chęć zadbania o tę drugą osobę, że jak te dwie osoby wzajemnie chcą o siebie dbać, no to de facto rzeczywiście tworzą jakąś taką jednostkę społeczną, bym powiedział no. nawet. I to jest no, no bardzo ciekawe, bo w ogóle takich. Nawet takich rozmów wcześniej nie wprowadziłem, to było, to było zupełnie inny vibe, jeśli chodzi o te. Nie wiem, czy to kwestia, bo pewnie Polki też są, które tak, tak myślą. Je, jakby nie spotkałem na swojej drodze. O, już wiem, do czego dążysz, nie upraszczaj tego. No właśnie, nie chcę, więc jakby tak się, się zastanawiam, tak? Bo w sensie tam zauważyłem, że, że te, jednak te dziewczyny, tym, które przyjechały gdzieś tam ze wschodu, czy poznam jakieś koleżanki Mirę i tak dalej, no to jakby to, to one też jednak mają, to nie jest, to nie są związki takie typowo partnerskie, fifty-fifty, mm -hmm. myjemy naczynia, pierzemy i pracujemy, czy coś w tym stylu. A jednak wśród moich polskich znajomych, no większość związków idzie w tym kierunku. I to jest dla mnie fascynujące, jak to jest, że w biedniejszym kraju faceci są w stanie utrzymać te partnerki i żyją całkiem spoko i no to jakby i tak dalej. A u nas dwie strony zapieprzają i zawsze im brakuje. Nie wiem, to jest też dla mnie Wiesz zagadka co, z perspektywy kobiety, slash dziewczyny, ym, wydaje mi się, nie wiem, czy to jest polskie, czy to jest. Nie wiem, ale że jest coś takiego w powietrzu, też, że jak ja sobie wyobrażam siebie, jakby na jej miejscu w takiej sytuacji, że to ja miałabym pozwolić komuś mną zaopiekować do tego stopnia, to może nie, że byłaby to ujma na honorze, ale że to byłoby trudne, żeby pozwolić drugiej osobie na na taką rzecz. Nie wiem, z czego to wynika, może to jest kwestia, wiesz, kultury, jakiejś niezależności, tego, nie wiem, co nam powtarzają rodzice, jak dorastamy, czy filmów, które oglądamy, mm -hmm. ale że gdzieś jest tam w tym, wiesz, w tej świadomości taki koncept, że trzeba być niezależną, dać sobie radę w każdej sytuacji i... No tak, ale właśnie, wiesz, to w ogóle się nie wyklucza, szczerze. bo na przykład właśnie, żeby, te, właśnie żeby też yy, nie tworzyć tego... tego... Wizerunku, żebym taki podział i że, że... bo to oczywiście życie jest trochę bardziej skomplikowane. Czyli ja przychodzę, mam jakiś dylemat biznesowy i to też mnie urzekło i mówię, że coś mnie tam gryzie w tym biznesie. I właśnie Mira wychodzi z jakimś takim, taką rozkminką, której ja nie miałem po pięciu latach prowadzenia działalności. Ona nigdy nie prowadziła firmy, że znaczy tam takiej firmy, która mm -hmm. zatrudnia ludzi. Mm. I wiesz, wychodzi z takim mega dojrzałym, zdroworozsądkowym wnioskiem, który jest z jednej strony wspierający dla mnie, ale z drugiej strony jednak uwzględnia te wszystkie rzeczy i mówię, kurczę, no to nie jest, wiesz, to nie jest kura domowa, wiesz, o co chodzi. W sensie jakby chodzimy, że to wyraźnie gdzieś tam wybrzmiało. I to jest też tak, że teraz przez chwilę ona nie pracuje i już widzę, że ją po prostu roznosi, że ona chce iść do tej pracy, chce, chce zarabiać te swoje pieniądze i, i, i tak dalej. I mówię, ale, słuchaj, nie spiesz się, masz taką możliwość. Weź, wybierz coś właściwego, weź jakby Wykorzystajmy ten czas, zastanówmy się na tym wspólnie, bo jak się rzucisz na pierwszą, lepszą pracę teraz, a ogólnie znaleźć pracę nie jest trudno, to znów nie będziesz miał tego czasu, żeby się zastanowić, co chcesz robić za 2, trzy, pięć lat i się ukierunkować na to, jakby wykorzystać te możliwości. Ja się tym, jakby jestem w stanie zaopiekować nią z tym problemu, wręcz nawet cieszy mnie to. Chciałbym, żebyś robiła rzeczy, które chcesz robić. No to brzmi fajnie, ale jednak no. Finalnie jest tak, że jak siedzisz w domu i musisz się czegoś uczyć, ale jeszcze nie wiesz do końca czego i tak dalej, no to jest, jest stresujące. I to nie jest tak, że siedzisz sobie w, w fartuszku i gotujesz jajecznicę, jest wszystko biście, tak? W sensie jakby, no to, to właśnie życie jest bardziej skomplikowane, a ja z kolei jak się dzięki temu trochę więcej pracuję, to czasem tak, że już, już myślę sobie, kurczę, już to a nie mogę. W sensie jakby to jest jakaś dodatkowa presja, więc ten jakby to też jest... Hmm, Czyli jesteś tak, odpowiedzialny do, w zasadzie. No, trochę, trochę tak, że, że i, też, i w ogóle, że jakby pracuję więcej, nikt mi robi wyrzutów. Wcześniej te wyrzuty sumienia, że pracuję, były też takim trochę bezpiecznikiem, że mogłem się od tego łatwiej odkleić. A jak dzisiaj jest pełna akceptacja na mnie i na to, co robię, no to muszę złapać jeszcze większą odpowiedzialność sam za siebie, co też no nie tak. jest łatwe. Więc... No nic nie jest łatwe, kurde, w życiu. Nie? Ciekawe, bardzo ciekawe. I... A powiedz mi, ym... Czy to, że ona jest jakby z innego miejsca, czyli nie ma tutaj, wiesz, trochę korzeni, może mówiłaś, że ma jakieś koleżanki, które pewnie też gdzieś przyjechały mm -hmm. z nią, ale no jednak pewnie to jest trochę takie w oderwaniu, czyli pewnie się opieracie bardziej na twoich takich kręgach towarzyskich, jak zakładam. Czy to jest trochę trudne relacyjnie, że jakby nie ma tego backgroundu, po jej stronie? Znaczy myślę, że ona, ona to gdzieś w wspominała, że jednak, że to bycie wyrzuconym z powrotem, że ona chciała, myślała o powrocie do Warszawy, gdzie tam mieszkała z dwa lata, jak studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i to chciała wrócić. Ale no, nie do końca w takiej sytuacji, że musi spakować no, walizkę oczywiście. i wyjechać z dnia na dzień. I że no, wiesz, na samo to, że nie widzisz rodziców e, pół roku i wiesz, że oni siedzą w mieście, gdzie tam codziennie jakieś syreny i trzeba się chować w piwnicy i tak dalej, no to nie jest jakieś tam super komfortowe. Nawet wiesz, ty jedziesz gdzieś na jakieś wakacje, no bo z drugiej strony, no, nie będzie im lepiej od tego, że będziesz siedzieć no, nie w domu. I, ale jednak tam myśl pozostaje. No jest to rozerwanie, te koleżanki tam raz jakaś przyjedzie do Warszawy, tam wymienią się jakimiś walizkami, jakimiś dolarami czy czymś takim i no to będą sobie jeden dzień, dwa i koniec, tak? Raz tam pojechały gdzieś też gdzieś razem i jest to, jest to oderwanie. E, więc to, to na pewno rodzi jakąś trudność, no bo De facto, jakaś ciągłość kontaktu z rodziną, z jakąś pracą, w której się całkiem fajnie gdzieś tam zarabiało i, 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 i czuło i tak dalej, wszystko zostało ucięte z dnia na dzień. Człowiek jest rzucony w zupełnie innym miejscu, więc to też, też nie jest łatwe. No więc tym bardziej gdzieś tam, no to taka bezpieczna przystań w byciu razem, też jest całkiem, wydaje mi się, wartościowa dla obu stron. Dla obu tak, stoku. ale zastanawiałam się, czy to nie jest na przykład. Czy ty nie czujesz w związku z tym takiej większej odpowiedzialności jakiejś? Czy to nie jest większa presja na tobie? Może nie taka, jakby jestem przyzwyczajony do presji bardzo mocno, może nie do końca takiej, ale, ale w sensie, no jak się tam zatrudnia prawie 100 osób, to ta presja naprawdę jest, jest, jest ogromna, w sensie jakby to więc jakby dla mnie jedna presja więcej czy mniej, to mhm. tak powiem szczerze jakby nie ma tragedii. My też mamy swoje gdzieś tam metody, w które ja też ile gdzieś tam wprowadzam, że Trochę takiego self-checkowania się co kwartał, wypełniam tam sobie jakieś, jak się czuję w tym obszarze, jak w tym. Gdzieś tam pokazuję Czyli jej to. Jakie metody biznesowe o tym. zostały implementowane do relacji rozwojowych? No ja, ja to, ja to teraz, teraz jestem w trakcie ich, ich w ogóle implementowania takiego eksperymentalnego systemu, zawsze chciałem to zrobić. Porze, porze eksper... Co? Tak, eksperymentalnego w sensie. Ja w strategii biznesowej bazuję na z, karcie, zbilansowanej karcie wyników, balans scorecard, to się nazywa po angielsku, czyli są cztery perspektywy strategiczne na dany rok, i wszystkie swoje czynności, projekty wpisuje się w cztery perspektywy. Aha. I te cztery perspektywy decydują o tym, czego się nie robi, no bo nie można robić wszystkiego i być najlepszym we wszystkim, więc trzeba wybrać te cztery perspektywy. I zawsze mhm. chciałem to zrobić w życiu, bo mhm. zauważyłem, że praca zagarnia za dużo mojego życia, więc potrzebuję systemu, skoro już mam tak wgrane przez 5 lat, my mamy roczne wyznaczanie celów, kwartalne warsztaty, miesięczne spotkania menedżerskie i tygodniowe takie czeki. Ja mówię, a co gdyby zrobić tak w życiu? A najlepiej z partnerką, żeby się dobrze zgrać. Aha. I zacząłem ten system e, gdzieś tam e, podprowadzać małymi kroczkami. No i tak mówię, słuchaj, ja tu mam taki system, no rozpisania swojej takiej długoterminowej wizji życia może może byś to zrobiła, no teraz masz czas, ja bym lepiej cię poznam. No i rzeczywiście poznaję lepiej, wiesz, potrzeby, jak ona patrzy na siebie w kontekście, nie wiem, tam jakieś zdrowie, intelekt, tam nie wiem, jakieś, jaka ma koncepcję. Czy i kiedy chciałabym mieć jakieś dzieci, czy tego typu rzeczy, i wiesz, dostajesz no To tak. mega. tak? Ja jednocześnie udostępniam jej swój ten system, w którym się dzielę tymi informacjami. Możemy zobaczyć, czy to się całkiem gdzie się fajnie zgrywa, a gdzie nie. Dokładnie. i się okazuje znowu, że w większości miejsc się fajnie zgrywa, nawet dotychczas chyba we wszystkich nie ma jakichś takich wyraźnych gdzieś tam rozjazdów. tym na przykład jedna osoba jest hiperreligijna, druga jest astaistą, albo coś w tym stylu, mm -hmm. nie, na, nie napotkaliśmy jeszcze na żadne takie rzeczy. No, mówię, no dobra, to słuchaj, jak już kończysz powoli tę swoją wizję życia. Gdzie to właśnie te, te, to ona gdzieś tam to i mówi, słuchaj, no to weź jeszcze daj to na feedback, wrzuć to na Instagram, niech ludzie, ludzie to feedbackują, to będzie jeszcze lepsze, ci do domyślenia, żeby dokładnie tak jak ja, bo ja też się dzieliłem zawsze tymi rzeczami i dzięki temu, że ludzie odpowiadają na to. To mi to pozwala spojrzeć i podważyć na to z różnych stron. Tak samo jak tutaj jestem, to zawsze się odzywa do mnie dużo ludzi, dzięki czemu ja mówię: Okej, okay, to zostało odebrane, Wiesz, staje się mądrzejsze dzięki tym interakcjom ze, ze światem. No i, Proszę. I zacząłem, zacząłem właśnie i mówię: Dobrze, to wyznaczymy sobie jakieś takie cele do końca roku w czterech takich perspektywach. Wybraliśmy sobie te perspektywy, wstępnie opisaliśmy co byśmy chcieli. Potem jak zobaczyliśmy, co ktoś chce w tych czterech perspektywach, takie trochę, typu na przykład w kontekście jakiegoś tam zdrowia, że chcemy tam jakoś tam dbać o siebie, żeby tam być w miarę, w miarę fit, no to takim celem na końca roku jest rozegrać pełną partię w tenisa, no bo tenis ogólnie jest dosyć ciężki technicznie, mm. żeby to tak sobie podbijać. Ja nigdy nie grałem, ona trochę grała. No więc mamy jakieś takie wspólne hobby, które jakby odnosi Będziecie się do, do zdrowia. Będzie się razem rozwijać i ma to przełożenie na cele Dokładnie. życiowe. I możemy się spotykać co tydzień, planując tydzień, i zobaczyć, słuchaj, czy w tym tygodniu zadbaliśmy o to, żeby się chociaż trochę gdzieś tam poruszać i posuwać w kierunku tego naszego tego? I brzmi to może trochę tak mechanicznie, ale kurczę, ja się też nauczyłem, że w pewnym sensie to się staje jakimś nawykiem, że jak się dzieli to na jakieś takie mniejsze kawałki, to na przykład te większe cele i się rzeczywiście robi takie regularne czeki nad tym i się planuje na tej podstawie. No, to, to te rzeczy zaczynają się bardzo mocno dziać. Ja w ogóle, odkąd rozpisałem tę swoją wizję tego życia i te zacząłem to rzucać na te, na te jakieś tam kwartały, miesiące i tak dalej, to z miesiąca na miesiąc czuję, jak mój, nie wiem, poziom, standard życia, nie tylko materialny, ale też właśnie w innych obszarach się podnosi, bo zaczynam o to po prostu świadomie dbać. I mocno to. Ciekaw jestem, jak daleko jesteśmy w stanie tym zajść po ten system. Ale to super ciekawe, bardzo mi się to podoba. No, 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 ale wiesz. Mimo no. że ja jestem trochę, bym powiedziała, może na bakier z jakimiś biznesowymi, czy ekonomicznymi, czy strategicznymi sposobami myślenia, to to, co mówisz, w ogóle jakoś mi to super gra. Jednak, że jakby świadomość. Tego, co chcemy razem, świadomość tego, co chcemy razem dzisiaj, ale co chcemy też razem za rok. No tak, jeżeli... Możliwość, taka, taka otwartość na ten dialog w ogóle, że mhm. jesteście w stanie sobie faktycznie zadać te pytania i szczerze na nie odpowiedzieć. A to jest to ciekawa rozmowa wieczorem, w sensie to nie, nie jest, jest żadne nic sztywnego, tylko po prostu siadamy sobie, słuchaj, jakbyśmy mieli wybrać cztery najważniejsze rzeczy w, w tym roku, to co to jest? No bo nie zrobimy wszystkiego, zostało ileś czasu. No wiesz, opisujemy to, ja to zrzucam do jakiegoś Notion, czy tam A Czy mogę o, ten program, tak, to lubię. Tak. Ale y, czy mogę cię zapytać w takim mhm. razie, że oprócz zdrowia i tenisa, co jeszcze w tak, takim tak. razie tam w się coś, pojawiło? W tym, w tym takim, to robiliśmy dosłownie wczoraj, czy tam przedwczoraj, więc jakby nie, 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 nie wiem, czy dokładnie odzwierciedlę, ale tam ten tenis podchodził takie zdrowie, rekreacja, taki jakby mhm. ten klimat. I tam ja miałem jakieś cele treningowe. Mira chciała tam tego tenista, też zaczęłaś tam gdzieś jakieś może ileś tam się razy podciągnąć, podciągnęła trzy nagle, chociaż przed chwilą dopiero co się w ogóle nie podciągała, więc też śmiesznie. Ale tam są jakieś takie pracowo-finansowe, czyli ona chce znaleźć tę swoją mhm. drogę i wejść na tę drogę zawodową. Ja tam ja mam jakieś tam cele takie twardo-biznesowe, które muszę zrealizować czyli tych, tutaj one są trochę jakby osobne dla was? Bo no niby on, no osobne, bo nie ale, pracujecie razem. No niby nie, no, znaczy perspektywa jest ta sama, czyli raz w tygodniu ja się zastanawiam, co zrobię, żeby w firmie osiągnąć to, co mhm. chcę, a ona co zrobi, żeby zawodowo, i możemy się gdzieś tam tym wymienić z postrzeżeniami, trochę się szczekować, czy gdzieś tam się nie zakręciliśmy za bardzo. ale myślę, tak w sensie, że wiemy, że... Feedback nawzajem. Z... Tak, mhm. że mamy przestrzeń na. To, żeby zająć się rzeczami takimi pracowo-finansowymi, no jakby to też nam pozwalało się lepiej zgrać. No bo okay. gdyby na przykład ona nic nie robiła, pracowałam za pierwszy od rana do nocy, no to pewnie by nam no, było ciężko zgrać w innych tematach. Więc w pewnym sensie możemy te rzeczy robić w miarę synchronicznie, żeby mieć ten czas razem na jakąś rozrywkę. Hmm, właśnie rozrywka jest trzecią taką perspektywą. Okay. No i to na przykład, o ile w tej pracy to ja mogę być trochę takim. Gdzieś tam wiesz przewodnikiem, bo znam ten rynek pracy dobrze, wiem co można robić, wiem, mam to dosyć dobrze prze, prze, przejrzane. No to jeśli chodzi o tą warstwę rozrywkowo, gdzie pójść, co zrobić, coś zjeść dobrego na mieście i tak dalej, no to ona mnie tu trochę ciągnie w górę, bo ja bym siedział w domu cały dzień i zamuwał, a ona jednak mnie wyciągnie i to jest też, też fajne. Mm, więc na to też znajdujemy jakąś przestrzeń. To nie jest jakieś ciśnienie, że musimy, wiesz, codziennie rano wstawać, medytować pół godziny, potem zrobić 50 pompek, potem coś tam, tylko raczej po prostu do kalendarza wrzućmy jedno wyjście na półtorej godziny co tydzień. To też jest wdrożenie w narzędzia. To osobno, <grym> kalendarz tak, założyłeś i kalendarz. Tak, że mamy, mamy wszystko, to zaraz mogę powiedzieć, że jest też zabawne. Tak patrzę, gdzie jest ta granica. Codziennie coś dorzucam i jakby patrzę, kiedy będzie miała dosyć. Ostatnia perspektywa bo z takim trochę jakby rozwojem osobistym, ja tam dam trochę czasu dla siebie, bo ja też lubię czasu spędzić w ciszy sam. E, wtedy ona też może sobie coś tam poczytać, sobie wyznaczyła jakieś obszary, w których, których, e, w których czuję, że chciałaby coś tam się z tym, a to poczytać, posłuchać, pooglądać. E, no i, i to są te cztery obszary i po prostu co tydzień Teraz będziemy sobie gdzieś tam siadać i patrzeć, jak po prostu zrobić coś małego w tym kierunku w każdym tygodniu, no jak się to robi przez tam tych kilkadziesiąt tygodni w roku, no to, to nagle się okazuje, że można bardzo dużo zrobić. Ale w ogóle jeszcze jedna ważna rzecz, że ja zawsze i w biznesie, i, i w tych prywatnych rzeczach jednak wychodzę od tych długoterminowych, śmiałych celów. Bo jeżeli patrzymy za bardzo na tu i teraz, to się nauczyłem z biznesu, że jeżeli bym patrzył na to, jak miałem 15-osobową firmę, to ustaliliśmy, że naszym zuchwałym celem, tak jest z, z takiej książki Jim'a Collins'a good, good to Great, bodajże, jest taki wielki, zuchwały cel, takie, takie pojęcie. I ja stwierdziłem, że chcę mieć holding, taki międzynarodowy holding we wszystkich strefach czasowych, żeby ludzie byli. W sensie to, takie, w sensie to cały ten zespół ustalił. Mm -hmm. No jak 15-osobowa firma sobie coś takiego mówi, no to musi zawstydzać i przytłaczać. Ale no, dzisiaj jesteśmy, nie wiem, tam trzy lata później. No i. Mam ponad 80 osób chyba teraz na pokładzie. No tam już są osoby z Chin, z no, Ukrainy, Białorusi. Jakby zaczyna się robić, między mamy firmy, które są typowo nastawione na ekspansję zagraniczną i pewnie za parę lat tam będą. I tak samo w życiu osobistym, ja raczej myślę, jak zajebiście możemy być za 20 lat, a nie co możemy zrobić. I dopiero z tego, że jeżeli, jeżeli chcemy mieć, nie wiem, dajmy na to rzymską willę na greckiej wyspie, no to co musimy zrobić w tym roku, żeby w ogóle posuwać się w tym kierunku? No, bo jakbyśmy wyszli od tego, że dzisiaj mam pracę, gdzie zarabiam, nie wiem, 5 tysięcy na przykład, no to ciężko będzie pomyśleć o tym, że można tam w ogóle dojść, ale jeżeli wyjdę od tego, co muszę zrobić, żeby tam dojść, to jest zupełnie inna To Jest naprawdę bardzo duża różnica w myśleniu. To może tak jak się to opowiada, to tak brzmi normalnie. Aha, nie, ale to, mhm. jest, to jest game changer. Jeżeli myślimy o tych bardzo dużych, zuchwałych celów, to zupełnie inne decyzje na co dzień musimy podejmować. Nie? Więc, więc... Czyli jeżeli chodzi o narzędzia z biznesu, które przyniosłeś do relacji, to jest rozumiem y, ta analiza, o której mówiłeś, tak. rozumiem y, pewnie wspólny kalendarz, rozumiem pewnie wspólny Notion. Tak, tak. Mamy, mamy w Notion to rozpisujemy, <laughs> y, więc jakby tam, i tam się coraz więcej, bo jest wiesz, no, wizja życia najpierw, teraz doszły te perspektywy do końca roku, co chcemy zrobić. Zaraz tam jakieś, wiesz, y, zaraz tam wiedzie jakiś kalendarz właśnie i wrzucanie, już teraz pracujemy na, na współdzielnym kalendarzu, Teraz staram się gdzieś tam wdrożyć narzędzie do zadań. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle pamiętać o jakichkolwiek zadaniach. To jest niemożliwe dla mnie, więc ja korzystam wcześniej z Asany, teraz z ClickUpa. I no, założyłem że konto, zaprosiłem ją tam i jak jest coś do zrobienia, ja mówię, weź mi to, wrzuć do tego pick-upa, bo ja nie, nie będę tego pamiętać, w sensie, jak domogę no coś w tym stylu, <gry> dokładnie. I, I to nie znika, mam tam personalny projekt, którego nikt nie widzi poza, poza gdzieś tam nami i sobie tam gdzieś zlecamy jakieś drobne, drobne rzeczy, albo ona mówi, kurczę, muszę sprawdzić tam jakieś reguły, wizy. Ja wysłałem, już trzeba to tydzień temu. Wrzucę ci to do, do tego, żebyś nie zapomniała. Aww. Na kiedy to ten i na kiedy to chcemy. I wiesz, nagle widzisz, jaki jest ten workload, zarządzanie zasobami, tak? W sensie możesz, możesz to fajnie, fajnie ogarnąć. Jest, jest ten, ten click-up, jest to, tylko są narzędzia w takim rozumieniu dosłownym, no to jest jakby właśnie jakieś tam narzędzia do zarządzania mm -hmm. zadaniami plus kalendarz, plus to notion, i na tym już można zrobić praktycznie 100%. Takich osobistych, to gdzieś tam ją zachęcam do robienia takich self-checków, taki life balance, że patrzymy w których obszarach, jak się czujemy, tam się zamalowuje tam od jednego do siedmiu i widać, gdzie mamy jakieś tam deficyty. Ja to robię już chyba trzy lata i zresztą widzę, że konsekwentnie gdzieś tam podnoszę to samo poczucie w tych obszarach, to jest fajne. I yy, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? Yy, no i w ogóle to strategiczne podejście do tego, co, co jakby długoterminowe cele średnio-krótko. Tylko jak się to robi regularnie, to to wchodzi trochę w krew. To nie jest tak, że ja myślę o jakichś celach, tylko ja nie zauważam już, jak idę w tym kierunku. I, i, I to jest ta zasadnicza różnica, jak się w to tak wejdzie, tak nawykowo, dlatego tak ważne są te cotygodniowe jakieś takie czeki, co miesięczne. My też tak w biznesie robimy, że jest taki miesięczny przegląd biznesu, wyznaczamy projekty, które nas prowadzą do tych dużych celów. Sprawdzamy, jak jesteśmy versus budżet i po prostu co miesiąc idziemy w tym kierunku. I jak zaplanowaliśmy sobie, że tam będziemy trzy razy większe niż rok temu, to w pewnym momencie już człowiek automatycznie robi to coraz większe. I okej, okay, może będziemy dwa i pół razy więksi. I nawet nie, jakby w pewnym sensie ona tego nie zauważa, człowiek się przyzwyczaja, to jest naturalne takie, mm, więc, więc spoko, nie, w sensie. Nie. Widzisz, jak mi e, kilka miesięcy temu opowiadałeś o tym, jak przekładasz strategię myślenia biznesowego do Tindera wtedy, po prostu tylko, to sobie myślałam, kurde, no co za wariat, mhm. A teraz, jak o tym wszystkim opowiadasz już w tym kontekście, jak to robisz i jak to faktycznie się sprawdza, to to ma totalnie bardzo dużo sensu. No w relacji, jak jesteś właściwą, fajnie myślącą osobą, no to jest to na pewno łatwiej wdrożyć niż w Tinderze, na Tinderze, gdzie, no umówmy się, jakby są totalnie randomowe osoby no tak. i, i ciężej się wstrzelić w tym, łatwiej się sfrustrować i zniechęcić, nie? Ale, ale już teraz to rzeczywiście, tak akurat o jednym tym Tinderze, no to finalnie gdzieś tam ta spontaniczność może trochę bardziej wygrała i taka autentyczność. Znaczy to dla mnie str bycie strategicznym jest totalnie autentyczne. W sumie w teście grupa mam na pierwszym miejscu talent strategiczny, w sensie, że, jakby, mm -hmm. że to jest to jakby najmocniejsze. Um, no, ale, ale rzeczywiście, że to, to, to mega działa i się, i się sprawdza. I w ogóle, jak to gdzieś tam też wrzuciłem się tym, podzieliłem, że zaczęliśmy coś takiego robić, to mnóstwo ludzi też właśnie pisało z takim entuzjazmem, że super, że wow, że ekstra, że. że że też tak chcę, albo że tu coś słuchałem o czymś podobnym, masz sobie wysłuchać, czyli ten temat żyje, a znowu ja nie słyszałem, żeby się o tym jakoś specjalnie mówiło. Że jakby... Ja też nie słyszałam o tym w ogóle. Nie. Nie wiem, no ale nie. Ale super, <grym> jak, mi się to bardzo podoba, totalnie. Um, no, moja, mój wniosek po tej rozmowie jest taki, że um, Oczekiwania może nie są dla nas najlepsze, które mamy, nawet czy one są wysokie, czy one są niskie, ale jednak życie często weryfikuje nam tak, że jeżeli czegoś oczekujemy, to dostajemy po prostu zupełnie odwrotnie niż oczekujemy. Ale planowanie długoterminowe i plan jakby myślenie o tym, co i jak chcemy razem, a co i jak chcemy na przykład sami i jak to ma działać, jakie mamy cele i plany, jest super. Jest, jest. I jedną rzecz jedną dodał, że finalnie gdzieś tam na tym tinderze to trochę tak działa, że po prostu musisz się zakochać w pewnym sensie, jeżeli szukasz czegoś na poważnie. Że żadna strategia i tak dalej, że jakby. No to wiesz na fajne osoby, ale jednak może tej chemii nie być. Możesz pisać najfajniej, najlepiej i możesz i tak nie dojść do tego spotkania, a możesz pisać tak sobie i dojść do spotkania. Czyli po prostu, no dokładnie, że tak naprawdę jakby cały czas. Jak człowiek tego chce, no to musi gdzieś tam na tym Tinderze pewnie, czy w jakimś innym miejscu się trochę eksponować, żeby móc zrealizować ten cel od takiej strony strategicznej, to trzeba mieć ten daszynk, <laughs> trzeba się tam eksponować. Ale jednak po prostu dać, da, dając sobie ten czas na, na tę autentyczność, nagle ta osoba gdzieś tam się sama pojawia. No to jest takie stare pożegadło. Często jest gdzieś tam rodzice, czy coś tak, mówią, że Przestaniesz szukać, co znajdziesz. spokojnie i coś, coś tym jest. No w sensie, jak w się okazuje, że Czasem w tych pożegadłach coś tam, coś tam mądrego, mądrego jest, nie? Jest, jest, ja potwierdzam totalnie. Tak jest, jak się przystaje, szukać, to się znajduje właśnie polecam. Tylko nadal nie ma co się zamykać w czterech ścianach i nawet bez telefonu, tylko jednak interakcje społeczne są ważne, no bo jednak nikt nam na hatę nie wiedzie, no, że tak no nie powiem. nie, absolutnie to w sensie dam no, szczęście, kolejna porzeka szczęście trzeba domagać. To, pomagać. Tak. To, to jest jakby absolutnie, absolutnie w sensie to z to marketingu, jak nie ma zasięgu, to nic nie będzie w sensie. Pięknie, bardzo mi się podoba ta rozmowa, romantyczny marketing i strategiczne myślenie, jakby super bardzo i gratuluję w ogóle przede wszystkim, bo jeszcze nie, no, nie pogratulowałam. Może powiedzieć, że minęło chyba z 6 miesięcy, 5 z kawałkiem i nie było ani jednej spiny, ani jednej, więc ja sam sobie też gratuluję, to co jest coś niesamowitego, w sensie ani jednego takiego momentu w ogóle, nie? Więc aż podejrzamy. Nie drąż, jest dobrze. No, no, no. <laughs> Dziękuję ci bardzo za wizytę i myślę, że to może być spora inspiracja dla wielu osób, więc bardzo się cieszę. Jasne, no też, też, też dzięki za możliwość podzielenia się tym i też jestem ciekaw, co ludzie o tym myślą, więc ja zawsze jestem otwarty na to. Śmio, na komentarze, śmiało. Coś I do Franka, i do, do mnie. Zapraszamy. Dziękujemy. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.